gdy początkowo określany jako nie do pomyślenia scenariusz który odbywa się ogólnie na świecie, ostatnio w szerokiej skali. Gdy ten scenariusz nabiera prawdziwości, realności i widzimy, jak w pewnych krajach już pojawiły się restrykcje, które ograniczają wolność jednostki, jeżeli ta nie podda się pewnym zabiegom. W tym momencie dla niektórych pojawia się dylemat, którą szczepionkę wybrać na przykład. Przypomina to wybory prezydenckie. Pozór wyboru. Dlatego też decyzja jest twoja i powinna się opierać na tym, jak ty to czujesz, z tego względu, że jest uwarunkowana raz, że twoją genetyką, dwa, że pewnymi karmicznymi powiązaniami. Także wybór w formie, wybór formy nie jest żadnym wyborem. To jest tak zwana wolna wola. W świecie, w którym, jakby ci to buddysta powiedział, wszystko jest puste. Także to nie jest wybór. Okej. Dla niektórych zdecydowanie się na własną odporność, na budowanie własnej siły w oparciu o zaufanie naturze, zaufanie i wiara w własne siły, która zbadana przyrządami, jakie obecnie mamy, ukaże wiedzę. Ale próbujemy cały czas kontrolować. Nero! Jak psa. Za daleko nie poszedł. No może wpaść pod auto. I tak by tu wrócił. Ale to znowu temat na inny dzień. Tak więc niektórzy decydują się, by uniknąć jakoś jak najdłużej przyjmowania substancji. Okej. To jest kolejny głębszy poziom dylematu wyboru i kontroli. Następnie jest twoja właśnie odporność, genetyka, sposób, w jaki się żywisz, co wiesz na temat żywienia, jak bardzo jest ta wiedza ograniczona, jak bardzo możesz kontrolować strukturę pożywienia, które przyjmujesz, jak możesz co warzywa, owoce hodować u siebie, jak wpływać na glebę i powietrze wokół siebie, rozstawiając wiatraki, by odganiać smog, budować zapory, by czasem Roundup sąsiada nie przeszedł. Chodzi o to, że jest niemożliwe ujmę to górnolotnie, by samemu wznieść się do nieba. Nie możesz sobie stworzyć raj na swoim podwórku. Z wykluczeniem sąsiada. Musisz włączyć
wszystko, choć zaczyna się od ciebie. Tak, więc zaczynasz raj budować od siebie. Więc wybór własnej odporności jest kolejnym krokiem, ale on też jest podatny na zmianę. Nero, nie wolno, do mnie. Ja wiem, ty chcesz się przywitać, ale nie wszyscy lubią się witać z wielkim, dużym, białym psem, który wybiega właśnie z lasu, żeby przywitać pielgrzymkę. No trudno. Będą piski, zachwytu czy strachu. Cóż. No więc, odporność. Buduje się wokół tego, co określasz jako ja. Więc dopóki jest głęboka inwestycja w ciało, to ta odporność będzie wiązała się z tym, co może dać ci planeta. Gdzieś możemy posunąć się w psychologię i zadbanie o wewnętrzny spokój, chwytając się jakichś starodawnych pism, gdzie trucizna przyjęta w pełnym miłości serca zmienia się w nektar. To działa na każdym poziomie. Kluczem jest właśnie kwestia zaufania i zainwestowania swojej wiary w siłę, która jest ponad tym, co jesteś w stanie ująć, a to, co jesteś w stanie ująć, może cię zaatakować. Bo ujęte jest oddzielone. A więc jest to poczucie drugiej siły. A dwie siły to nie najwyższa siła, bo zawsze dwie siły podlegają wspólnej przestrzeni, którą zawiaduje wyższa siła. Tu jest fajne pole do popisu ludzi pozornie religijnych, którzy oddzielają religię od rzeczywistości codziennej. Na przykład wydzielając czas i przestrzeń na religię i osobną czas i przestrzeń dla mnie, dla mojego życia. Bo taka osoba może się zdziwić, gdy się okazuje, że jej wiara cudów nie czyni. Wiara musi być całościowa i jest pokorna i nigdy dla popisu i wtedy ci wsio jedno, jak widzą cię inni. Przyjmujesz szczepionkę, umierasz, ale ty wiesz. Ty wiesz, że wcale cię nie zabili. Znowu wypływając na powierzchnię, zastanów się. Jeżeli tak wpływowa osoba, która mówi o ludobójstwie, o tym, znaczy o, przepraszam, to nie tak powiedziałem, która wychodzi statystykami mówiącymi o przeludnieniu i następnie taka osoba finansuje ratowanie całego świata przed epidemią, może wskazywać na jego głębokie nawrócenie. Z drugiej strony, który biznesmen chce się pozbyć klientów? Trzeba też tak na to spojrzeć. Tak. A więc to, na co powinieneś się teraz zdecydować w obliczu
nieuchronnego wyboru. Zauważ, że to będzie wybór bardzo różnie postrzegany w formie. To może być wybór twojej ścieżki zawodowej, wybór kierunku studiów, wybór partnera, czy wybór producenta suplementu, który chciałbyś bądź nie chciałbyś przyjąć, czy wybór, czy w ogóle przyjąć, czy nie przyjąć, czy uciekać do lasu. Każdy wybór będzie taki sam. I właściwym wyborem, w moim odczuciu, jest zdecydowanie się na odbudowanie twojej indywidualnej relacji z siłą, która jest ponad tym. Nie poprzez zewnętrzne przesłanki, ideologie, działania, ale poprzez twoje wewnętrzne drążenie, ciekawość i odczuwanie poprzez ciało w coraz bardziej subtelne warstwy twojego poczucia siebie, które jest ściąganiem warstw cebuli poprzez same zwrócenie uwagi, odczuwanie, przyjmowanie w akceptacji, w zaufaniu, w ciekawości, puszczanie, przekraczanie, transcendencja. Tym się teraz zajmij. Nie będzie lepszego czasu. Właściwie to już jest taki ostateczny dzwonek. Także to jest w moim odczuciu. A jak to będzie wyglądać u ciebie, pamiętaj, żeby robić to, co czujesz słuszne. Bo czasem opieranie się w zmianie miejsca zamieszkania, gdy czujesz, że powinieneś zmienić, ale jednak zostajesz, na dłuższą metę okazuje się dla ciebie wielką szkodą. Nawet skrajny wyjazd z raju do zadymionej metropolii, gdzie czujesz, że powinieneś, ale jednak wszystko, cała logika wskazuje, by jednak zostać w tym raju, gdzie masz czyste powietrze i wszystko jest ok i są przyjaźnie, ale ty czujesz, że powinieneś wyjechać, ale jednak zostajesz. Z czasem się okazuje, że to uczucie było ważniejsze. I może na zewnątrz wszystko się wydawać ok, ale ty będziesz czuł, że coś jest nie tak i to poczucie, coś jest nie tak, doprowadzi cię do wewnętrznej klęski, która się zewnętrznie objawi w czasie. Dlatego ufaj sobie, odkrywając to sobie. To ja, któremu ufasz, odkrywaj coraz głębiej. I to pozorne zaufanie na razie będzie, że ja czuję, że tędy jest droga lepsza. Ale odkrywaj, czym jest to ja. Wtedy automatycznie wybór oparty o to, co ja czuję, będzie coraz bardziej krystalizowany. No. Nie bój nic.